Aż sobie usiedliśmy z tego zmęczenia, cały dzień nagrywania programu. Tak, ale znaczy nagrywania nie było aż tak dużo. Tylko wiadomo, jak każdy, można powiedzieć, aktor w dobrym filmie musi czekać na swoje 5 minut i później dać się wszystko. Dokładnie. A my mieliśmy ten plus, że nie musieliśmy dawać się wszystkiego, tylko być sobą. To dla niektórych to też jest dawanie z siebie wszystkiego. Okay. Cudowne lata, nowy program TVP i tutaj mamy dwie drużyny, milenialsów i boomerów. No i boomerzy to są jakby rodzice milenialsów, tak jeżeli mówimy pokoleniowo, ale też ma to taką jednak swoje takie znaczenie. Ludzi, którzy nie do końca nadążają za tymi młodzieżowymi czasami. Usłyszałeś kiedyś od swoich dzieci, że kurde, ojciec, ty to boomer jesteś. Tak. Nawet dziaders, ale nie ma czegoś takiego jak dziaders. Dziaders to jest określenie po prostu tego, że hej, no jesteś wiekowy. O, ja powiem to ładniej, ale dziaders mnie też nie przeraża. To mnie w żaden sposób nie obraża, okej? Dzisiaj zauważyłem po nich, że oni też sobie zdają sprawę, że ten moment przyjdzie. Okay. Bo wiesz, najgorzej to Gen Z ma tak pewnie teraz, czyli jeszcze to pokolenie młodsze, że im się wydaje, że 25-latek jest stary. To już jest końcóweczka. 40 trumna, 60 zombie. No nie jest tak, ja mam 52 lata i wszystko co najlepsze przede mną. A na ile czujesz się w środku? Na 90, ale pytanie... Myślałem, że mentalnie jednak na mniej. Mentalnie nie, ale no jest, wiesz, na wszystko jest czas. Więc ja myślę, że jestem bardzo poukładany. Czy wiem już wszystko? Nie, nie wiem, będę się uczył do końca życia i wszystkiego się o sobie i nie nauczę i będę popełniał błędy, ale wydaje mi się, że wiem wystarczająco dużo, żeby bezpiecznie przejść przez życie. Ja myślę, że i milenialsi, i Gen Z, no przecież zobacz chłopaków, przecież oni wiedzą, na przykład Rafał, który robi akrobację. Rafał Jąkisz. Tak, ale no, żeby Państwo wyobrazić sobie, że to jest akurat akrobata, to skydiving. Przecież to wymaga cholernie dużo pracy, treningu i tak dalej. To nie jest tak, że on idzie na jakąś łatwiznę. Kolega, który grał w rodzinka.pl, przecież on całe życie tam grał. To jest kawał roboty, którą trzeba zrobić. My oglądamy sobie jakiś tam odcineczek, możemy nie być fanem serialu, ale on wykonuje kawał roboty, kawał pracy. Nie wspomnę o Alicji, która ma może najciężej, bo ona przebija się przez muzykę, mając na pewno najbardziej charakterystyczny wokal w tym kraju. Ala Szamplińska. Tak. Miała strasznego pechozola z tą Eurowizją, ale będzie musiała walczyć o swoje miejsce. Walczy dziewczyna o swoje, właśnie wydała debiutancką płytę. Michał, wróćmy do ciebie, bo dzisiaj faktycznie myślałem trochę o takim wieku, wiesz, mentalnym, ale też fizycznym, o tym, że być może na przykład leci ci 52 rok życia, ale ty w środku możesz być dalej tą samą osobą. Skaczesz dalej po rusztowaniach na koncertach, czy już nie? Skaczę. Skaczę, dopóki nie spadnę, to będę skakał, żeby sobie coś udowodnić. Ja zresztą zawsze robiłem takie rzeczy dla siebie, nie dla publiczności. A myśląc o innych rzeczach, nie o rusztowaniu, jest w tobie tak, że na przykład z każdym kolejnym dzieckiem albo z każdym kolejnym rokiem, ty jednak jesteś rozsądniejszym człowiekiem? Rozsądniejszym tak, ale czasu nie da się cofnąć, więc generalnie możemy nie popełniać tych samych błędów, ale będziemy popełniać nowe. Jakieś tak. Bardzo często nachodzi mi taka refleksja wycofania. Niekoniecznie, no kiedyś zawsze mówiłem to, co myślę. A dzisiaj wydaje mi się, na przykład, jeżeli ktoś w ogóle nie jest gotowy na to, żeby usłyszeć, co myślę i nie chce tej rady, to sobie daruję. Czyli nie mówię do ściany. O wiele więcej słucham, bo interesuje mnie po prostu punkt widzenia, bo ta osoba najprawdopodobniej, która do mnie mówi, siedzi w zupełnie innym miejscu. Jasne. Ale widzimy to samo, ja w lustrze widzę siebie i no, niby siebie znam, ale ktoś widzi mnie inaczej, więc staram się tego słuchać. A dużo traciłeś, kiedy za wszelką cenę chciałeś, żeby jednak powiedzieć to, co ty myślisz na dany temat? Zawsze prawda kuje. Zawsze. Można stracić po prostu tę osobę? Wiesz, no, nawet jeżeli mówisz kocham cię, to kocham cię to jest coś, co jest tylko wyznaniem, bo
czy naprawdę mnie kochasz, to się okaże, jak będziemy się trzymać na ręce pod koniec życia. Ta ostatnia osoba, to jest miłość. Oddanie przez całe życie, jak w przypadku dzieci. Dzieci mogą powiedzieć, kocham tatę, ale pokaż, że go kochasz. To znaczy, że tam, nie wiem, wpadnij raz na rok, zadzwoń do niego, jak się czuje. I odwrotnie. I rodzic również. Wciśnięcie dziecku iPada do ręki nie oznacza, że o niego zadbałeś, halo. To prawda. To wiesz, o co? No, to są takie pierdoły, tego się uczymy, ale popełniamy całą masę nowych rzeczy, nowych błędów. Ale wspomniałeś pięknie o tym, że ważne są te czyny, żeby z kimś na koniec życia trzymać się dalej za rękę. Piękny związek tworzycie z Polą już od wielu, wielu lat. Czy wierzysz, że to jest dokładnie ta osoba, z którą będziesz trzymał się za rękę pod koniec życia? Czy pytasz, czy wierzę? Wierzę, ale to przecież nie zależy ode mnie, tylko również od Poli. Jeszcze od wszystkiego, co jest dookoła. Także ja nie jestem, ja chyba już dawno przestałem mówić, że jestem pewien. Mhm. Spotkałem się po prostu z takimi zdaniami. Jest taką piosenkę Ja chcę. Aha. I jest powiedzenie chcieć to móc. Ale myślę, że każdy z nas ma pewnego rodzaju granice. Kocham Polę bardzo, Pola kocha mnie. Dzisiaj jest bardzo dobrze, obchodzimy pięciolecie. Dokładnie. Ja przepraszam, bo to nie jest żaden żart, ale wszystko się może na naszej drodze zdarzyć i nigdy nie mów nigdy. Ja o to zapytałem też, wiesz, z jakiego powodu, bo to nigdy nie mów nigdy wśród moich znajomych jest często przerabiane jako ludzie, niektórzy są nam dani na jakiś czas i że nie ma w tym nic złego. I po prostu taka jest też filozofia na przykład niektórych moich znajomych, jeśli chodzi o związki, że niektórzy są nam dani na jakiś czas i że my możemy się starać, ale nigdy nic nie wiadomo, co też zresztą powiedziałeś. Ja mam nadzieję, że moja żona się na mnie nie obrazi, bo my rozmawiamy ze sobą. Kochamy się bardzo, dbamy o siebie. Ale to jest bardzo dobre pytanie, czy gdyby jedno za drugiego miało rękę sobie dać obciąć, czy by to zrobiło? Nie wiem. Mhm. Wiesz, myślę, że to nie jest taka rozmowa na przy okazji programu, ale wiesz, ja teraz jestem przed bardzo ważnym finałem swojej sprawy. Ja wiem, co zrobię, jak to się skończy dla mnie źle. Wiem, co zrobię, jak skończy się dla mnie dobrze. Głowa jest pełna, to jest dla nas bardzo na pewno trudny czas. Ale to jest kolejny test w naszym życiu. I myślę, że każdy, nie tylko Michał Wiśniewski, ale każdy ma takich testów. Życie złożone jest z testów. I życzę każdemu, żeby po prostu dążył do szczęścia, bo ktoś, kto powie, że jest szczęśliwy, bo mu niewiele do życia wystarczy, no to niech będzie przygotowany, że życie pisze własne scenariusze, może to często. Na koniec powrócę do programu. Cudowne lata, jego tytuł od września w Telewizji Polskiej. Gdybyś myślał sobie o cudownych latach, to myślisz, że najlepsze jeszcze przed tobą? Czy wskazałbyś jakąś dekadę, która już za tobą? Specjalnie dobrych nie było, to myślę, że najlepsze przede mną. Ojej, myślę, że osoba, która stanęłaby tak obok i powiedziała, wow, Michał Wiśniewski, nie w ogóle by tak nie powiedziała. Że popularność nie daje szczęścia. To jest wszystko złudne. Wiesz, to teraz, pewnie nie od początku. No gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym usiadł. Nie. A też z drugiej strony, gdybym nie miał tej świadomości, to i tak bym zrobił to samo, co zrobiłem wtedy. Mhm. Niczego nie żałuję. Absolutnie nie żałuję niczego, co się w moim życiu mam. Wspaniałe dzieci. Wielokrotnie sobie tak zastanawiałem się nad tym, że okej. Mamy dobre relacje z byłymi moimi żonami, no ale przecież gdyby nie jedno rozstanie, to by nie pojawiła się dwójka nowych dzieci, a oni się tak naprawdę lubią i kochają. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie będzie nowych, ale czas na spokój, odpoczynek i mam nadzieję, że ten mój związek przetrwa, bardzo chciałbym. Kilka głębszych dzisiaj myśli padło, to chyba się trzeba po prostu mieć na jakąś pogłębioną rozmowę. A na razie bardzo Ci dziękuję. Tak, i zapraszamy przede wszystkim zapraszamy 6 września na odcinek Wyłączyli nam logo, ale cudowne lata. Cudowne lata. Oglądajcie absolutnie, dlatego że to jest naprawdę fajny program rozrywkowy. Bez on i eo. Sama rozrywka w czystej postaci. Dobra zabawa, dzięki bardzo. Dzięki.